Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo z tej strony na kanale oczywiście wiadomo jakim, tak? Słuchajcie, sorry za taki mały szum, który z tyłu jest, ale właśnie testuję sobie dyski do backupów, powiem to tak? Więc troszeczkę tutaj te tak chodzi już 24 godziny, a jeszcze idą te ściaki. Nie o tym temat, dzisiaj bardziej taki vlog, można powiedzieć. To mnie rozwala w komentarzach ciągle 5 lat prowadzę ten kanał, powtarzam to ostatnio często. I ciągle jest to samo, że jak nowy przychodzi na Linuxa, to się łapie za głowę, bo Linuxów jest 600. No, 600 dystrybucji, o, jak tu coś wybrać, a Windows jest jeden i jest wspaniały, tak? No nie jest tak, zdecydowanie tak nie jest. Mam nadzieję, że w tym filmie dzisiaj trochę Wam przedstawię bardziej moją wizję tego wszystkiego. A trochę już przerobiłem ponad tysiąc filmów na kanale i trochę tych systemów już przerobiłem, naprawdę. I jeszcze pewnie przynajmniej drugie tyle przerobię, jak nie lepiej. W każdym razie dzisiaj tak, słuchajcie, zacznijmy od tego, że wszystkich, znaczy wszystkich dystrybucji Linuxowych, które powinniśmy brać pod uwagę, tak i ja też, jest maksimum 10, to jest naprawdę max I to jeszcze taki rozdmuchany max. Dlaczego tylko 10, a nie 600? Zobaczmy sobie na stronę, będzie łatwiej. Dobra, pierwsze co? To zacznę może od y, standardowej grafiki Linuxowej, która jest do przeglądania najlepiej na monitorach ustawionych w piwiocie, czyli pionowo, tak? Bo tego jest dużo. Jest bardzo, 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 bardzo dużo i jak będę to przybliżał, to będzie tego jeszcze więcej jeszcze więcej forków, przeforków, nadforków, wyforków i całej reszty. Jak nowy sobie w tym ma poradzić? On ma jednego Windows'a i musi być zadowolony. I teraz kwestią jest to słowo musi, ponieważ innego wyboru według niego nie ma. Jak najbardziej wybór jest i to jest właśnie najpiękniejsze w Pingwinie. Nie chodzi o to, że pingwin jest za darmo. Tak jest bezpłatny, jest tam na licencji, już tego nie będę wyjaśniał, bo mi się nawet nie chce po prostu. Tylko najpiękniejsze jest kwestia wyboru. Ktoś powie, Jezus, ja znowu muszę wybierać. A jak idziesz do marketu i masz kupić ciastka, masz kupić, nie wiem, żonie jakieś higieniczne artykuły, albo masz kupić, nie wiem, Piwo, a to też idziesz i patrzysz na tą 30 metrową ścianę piwa, piw i co ja mam wybrać? Jest dramat. jak Myślisz sobie, kupię sobie samochód i patrzysz, taka marka, taka marka, podmarka, taka marka, oh my god, jakie ja mam to wybrać? No musisz podjąć wybór. Jak idziesz, nie wiem, chcesz kupić smartfona? O kurde, ile tego jest, na tony ja muszę to wszystko wybrać, a Windows jest jeden, <laughs> sorry, dobuszałem, ale mnie to po prostu rozwala, ludzie, po prostu mnie to rozwala, jak nie wiesz, wejdź na Distro Watch i zobacz pierwszą dziesiątkę, no dobra, może, znaczy to na pewno cię podkręci w pewny. no dobra, powiedzmy jedenastkę, bo jest Zorin, muszę o nim wspomnieć, tak? Film nie jest sponsorowany. Zdecydowanie nie jest, niestety. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, który jest najlepszy, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że w Linuxie jest wybór i trzeba wybrać po prostu. Tylko kwestia jest taka, że pingwiny są dostępne bezpłatnie. Pingwina nagrywasz na jakiegoś pendrive'a, którego ja tutaj mam, albo dysk na USB podłączony przez przejściówkę za 15-20 zł. I go testujesz, wrzucasz na swojego laptopa, i tyle. Ten test nie musi trwać 3 tygodnie, 5 tygodnie. Posiedź na nim 2 godziny wolnego czasu i będziesz wiedział, czy, czy ci pasuje, czy nie. Ogólnie, tak jak powiedziałem, mniej więcej dystrybucji Linuxowych takich podstawowych, które powinno się brać pod uwagę, jest 10 max 10, naprawdę. To nie jest trudny wybór. Mamy tutaj tatusia albo praojca Debiana, który nie jest polecany na początek. Ja go nie będę polecał na początek, bo to jest bardzo zły pomysł chyba dla, dla człowieka, który studiuje i mamy jako taką orientację i sobie poradzi z tym, żeby to zbudować, znaczy rozbudować do użytku, bo tam trzeba wiele rzeczy zrobić samemu. Już nie mówię to o Nvidia. Też jest trochę zabawy, mimo że to jest jedna komenda w tym czarnym terminalu, ale jednak. Pomyśl sobie o Ubuntu i nie mówię tu tylko o Ubuntu z tym gnomem pięknym, ale zobacz sobie na rodzinę Ubunciaków. każda Każdy z tych, ja wiem, to już jest 20 Linuxów. Pikuć, że to jest ten sam Ubuntu, tylko inaczej wygląda. Dlaczego, żeby ci dobrze zrobić? Po prostu po to są zrobione forgi Ubuntu, żeby wam użytkownikom robić dobrze, żebyście nie musieli siedzieć na Debianie i instalować środowisk graficznych od zera. Tak, ja wiem, są gotowe obrazy ISO, tylko trzeba o tym wiedzieć. <grym> Słuchajcie, jest Ubuntu. Jakby, jakby się o tym systemie mówiło albo nie mówiło, to jest system, od którego wszystko się zaczęło w okolicach 2004 roku, jeżeli chodzi o dystrybucje domowe. Nie zaprzeczać, bo tak po prostu jest. Od tego się zaczęło. Jeżeli ktoś mówi postaw Linuxa, to myśli o Ubuntu. To, że on niezbyt dobrze czasami chodzi, to jest jedna sprawa. Chociaż 24.10 moim zdaniem chodzi za je bardzo fajnie. Teraz smaki. Smaków naprawdę nie jest ciężko. Wchodzisz na jedną stronę Ubuntu.com, desktop levels. I czytasz sobie. I już widzisz. Kubuntu wygląda jak Windows 10 albo 7. Lubuntu no takie se proste. Poczytaj o tym. Przeczytaj. Poświęc 3 minuty swojego cennego czasu, żeby to ogarnąć. Ubuntu, Bodhi, Ewentualnie może Cinnamon ala Linux Mint. Chociaż ty jeszcze nie wiesz o Linux Mintie. Dopiero ci o nim opowiem. Tak? Albo jeżeli jesteś yy, mieszkasz w kraju azjatyckim, to może Ubuntu Kailin ci podejdzie, bo oni tak mają. Albo na przykład Ubuntu Mate, albo Ubuntu nie wiem, studio, jeżeli chcesz bardziej rzeczy kreatywnych, gdzie masz cały soft do grafiki, postawiony do muzyki, włączasz to cudo. Nawet możesz Resolva postawić, DaVinci Resolva. Chodzi. Będzie film taki spokojnie. I możesz tego używać. Mam słabszy sprzęt, używam Xubuntu. Po prostu ewentualnie bardzo polecany, bardzo zalecany. Linux Mint. Po prostu stawiasz, masz i działa. Przeważnie działa, tak. Słuchajcie, Linux Mint. Tutaj się skupię głównie. To jest dystrybucja dla najlepsza, jedna z najlepszych dystrybucji dla początkującego użytkownika, który nie ma pojęcia albo mu się nie chce, po prostu mu się nie chce. Po sporo użytkowników się po prostu nie chce, bo ich nauczył Windows, że im się nie musi chcieć, bo za nich wszystko zrobią, tak. Ale posłuchajcie, Linux Mint ma zarąbiste polskie forum, ma wspaniałą społeczność, olbrzymią, która istnieje od setek, dobra, od dziesiątek lat, no dobra, 20 lat około, tak. Gdzie, jak wejdziecie, zarejestrujecie się za darmo, to wam pomogą, za dziękuję, Po prostu. Piszecie tam pod postem Dziękuję, i to wystarczy. Nie trzeba nic z wrzucać wrzucać i tak dalej, tak dalej. Jak chcecie, to możecie ten kanał z bo się ta kasa jednak przydaje, żeby to wszystko rozbudowywać. Słuchajcie, Linux Mint to jest jedno. Ubuntu Polska, polskie forum Ubuntu, które jest tak dowalone treścią i ludźmi, gdzie jest wszystko. I zawsze i pomogą, po prostu. Przy okazji tu się powinna pojawić wielka reklama naszego serwera Discord, Linuxa, 1600 osób ponad coś. Jest tam między innymi administrator Zupix, który tak zasuwa, że głowa mała jak stróż pędzi wiatr. I pomaga wam tak, że gość nie śpi, nie je, tylko pomaga. I naprawdę ja się teraz nie napierdzielam, tylko ten człowiek naprawdę pomaga ile wlezie. Reszta ludzi także, więc wejdźcie na nasz Discord. Link teraz tutaj na ekranie, jak chcę wam się przepisywać. Albo pod filmem jest link, albo w opisie tego kanału jest link. Ewentualnie tak jak mówię, Ubuntu Polska. Macie tutaj forum, forum minta linuxmint.pl. Dlaczego ja mówię o, tym, o tych dystrybucjach dwóch przede wszystkim? Niektórzy powiedzą, nie, bo to dla nubów, to, to tak, nie, bo ja muszę mieć archa, bo Arch'a jest za bardzo fajny. Ja sobie archa zbuduję. A nie powiem, co zrobisz, to sobie archa nie zbudujesz. Naprawdę, utrzymanie archa to jest zupełnie inna bajka. Instalator niby jest, ale to nie jest distro dla nowego. Ty nie potrzebujesz tony nowych pakietów, bo będziesz miał tonę nowych problemów. Gwarantuję i każdy użytkownik Arca ci to powie. A jak powie, że ART jest stabilny, to chyba aktualizacji nie robi. Powiem to w ten sposób. To nie jest distro dla nowego. Manjaro to nie jest distro dla nowego. To jest system dobry, ok fajnie wygląda, ok, ma nowe pakiety, ok, ale się sypie i są problemy. Jeżeli posiedzisz na Linuxie dłuższy czas, ogarniesz go w miarę, być może Manjaro będzie wtedy dla ciebie odpo odpowiedni. Ty naprawdę do grania w gry nie potrzebujesz Archa i Manjaro albo Endeavor OS-a. Po prostu nie potrzebujesz super nowości, bo ci to nic nie da. Naprawdę ci to nic nie da. Super nowy kernel, super nie wiadomo jakie rzeczy. No dobrze, chyba że masz super nowy sprzęt. Ale Ubuntu na przykład, czy Mint na przykład, czy Zorin OS, za którym też za chwileczkę powiem, też mają w miarę nowe kernele i tutaj nowy sprzęt z tego roku także będzie raczej chodził tak. Słuchajcie, Zorino S to jest kolejny system, który ja polecam dla osoby nowej. Naprawdę ma dwie fajne wersje, de facto trzy. Jedna to jest Core, podstawowa, a druga jest Lite, tak zwany Lite, na starsze, słabsze komputery, tak? Na dziesięcioletnie, nie wiem, 15 piętnastoletnie albo dla człowieka, który ma full wypas komp, ale nie chce, żeby, móc, żeby mógł cały pulpit zżerał jego po prostu kartę grafiki i całą resztę, jak jest na przykład w Ubuntu, w GNOM. No, czasami także w Mincie, który no, wykorzystuje Acelację 3D to dość grubo, tak? Zorin jest dużo prostszy, wygląda prawie jak Windows, też polecam się z tym zapoznać. Jeżeli chodzi o kłopoty w Zorinie, to myślę, że możesz pytać się na Ubuntu, na forum Ubuntu, albo korzystać z tutoriali od Ubuntu, bo to jest po prostu ubuntu dobry człowieku. Kolejną rzeczą jest POP OS. Moim zdaniem jest to świetny sprzęt na laptopy, także najnowsze laptopy. Dlaczego? Dlatego, że jest zrobiony przez producenta amerykańskiego, producenta System 76, który nie, nie bierze udziału w tej recenzji i nic od tego nie mam, ale oni produkują własny sprzęt. Produkują laptopy, stacjonarki, mini komputery i ten system jest zoptymalizowany pod sprzęt, po prostu. Ja wiem, że pod ich sprzęt głównie. Ale zdecydowanie on na laptopach działa najlepiej, bo jest zrobiony pod laptopy. To samo można powiedzieć o Tuxedo OS, ale to już jest jakiś tam fork, forka, forków i tak dalej, tak dalej. Masz trochę coś słabszego, użyj sobie MX Linux .org. nie jestem botem, podobno coś mnie ugryzło. MX Linux, świetne distro, na starszy sprzęt, powyżej 10 lat na przykład, to kurde, naprawdę cuda robi, już nie mówię o antiksie, bo to jest wow, tak, nawet trupa, który ma 25 lat i gnije, postawi do pionu, jak powiagrze, no, tak to naprawdę wygląda, po prostu, kolejny moment, ile tych distr jest, raz, dwa, dobrze, dobra, liczę flawora jako jednego, raz, dwa, trzy, cztery... 5, szóste. Dobra, siódmym jest Arch, ósmym jest Manjaro, 9 jest Fedora. Fedora też nie jest dla nowego człowieka dobrym wyborem. Dlaczego? Jest fajnym, fajnym wyborem dla nowego programisty, ponieważ jest można powiedzieć Bleeding Edad. On siedzi na y blisko nowych rzeczy, wprowadza często nowe rzeczy, powoduje to problemy i będzie powodować to problemy, bo to są nowe rzeczy, no, które naprawdę no, będą robić problemy. To może chodzić fajnie, a może się sypać po danej aktualizacji. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ale mamy tutaj świetne pakiety dla programistów różnego rodzaju koderów i tak dalej, tak dalej. Dla osób, które chcą pobawić się w wirtualizację typowo, również Fedora oferuje dużo ciekawych rzeczy, łączy z toolboxem do kontenerów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla całkowicie nowego użytkownika Podstawowe, podstawowy GNOME, tak jak podstawowe Ubuntu, prawdopodobnie odrzuci ten pulpit, bo on jest przyzwyczajony na przykład do Windowsa. Chyba, że sobie chce coś pozmieniać. To jest moja opinia, po prostu już nie będę wnikał w dokładniejsze rzeczy. Jasne, że Fedora. Ma swoje spiny, ma swój spin na przykład z KDE, plazma, tak? Z tymi pulpitami. Można się za tym rozejrzeć. I to nie są dodatkowe setki, dziesiątki Linuxów. To jest dokładnie ta sama Fedora, co podstawowa, tylko z innym pulpitem. I dokładnie to samo jest sprawa tutaj z Ubuntu jeżeli chodzi o desk Ubuntów smaki, tak? Niby 12 smaków, a to są tylko pulpity do wyboru, tak? Nic więcej, to jest to samo Ubuntu i będzie działać ten sam sprzęt, przeważnie na tym, tak? No i właśnie mi się temat skończył, bo nie mam więcej dystrybucji, jest 9. Dzień macie 600? Po co mówicie ludziom 600, żeby im utrudnić wybór czy coś? Jasne, słuchajcie, większość z tych 600 dystrybucji to są tak zwane forki forków, robione przez ludzi, bo po prostu chcą, bo chcą coś pokazać, zmienić pulpit, unowocześnić, dodać i tak dalej. To są świetne rzeczy, są distra dla graczy specjalnie zrobione, jak Nobara na przykład, tak, tylko... Na przykład ile razy już pokazywałem, czy na Ubuntu, nawet LTS 2404, czy na mincie, odpalam trzy programy: Steam, Heroic, Lutris i gram. Po prostu gram by wszystko, co jest, co praktycznie chodzi na pingwinie. I cudowne optymalizacje. W nobarze mogą narobić więcej problemów niż sobie sprawy zdajecie: cudowne kernele i tak dalej, i tak dalej. To, to naprawdę nie robi olbrzymiej różnicy. Są testy na internecie tego zrobione, głów... znaczy nie głównie, tylko na angielskim YouTubie gdzie oni pokazują, ludzie pokazują, jaka jest różnica. Różnica jest żadna praktycznie, a te wszystkie optymalizacje Kernela mogą tak popieprzyć sprawę, za przeproszeniem, że wam programy przestaną chodzić, albo się będzie dźwięk sypał, albo cokolwiek innego. No niestety, sorry. Jasne, że no barań wyrobiona przez tego człowieka od Protona już nie wnikają z warstwy tłumaczącą gier z Windowsa, nie? I, I ten, ale gość się może mylić. Gość to optymalizuje pod swój sprzęt i to nie zawsze jest dobrą rzeczą, naprawdę. Weźcie minta, ja wiem, że to nie wypada, bo ja nie, bo ja kolegom nie powiem, że ja minta używam, bo powiedzą, że jestem nubem, pajacem i nic nie umiem, bo oni siedzą na arczu, bo arcz jest zajebisty. Wsadźcie sobie tego arcza, nie powiem gdzie. Ludzie, uspokójcie się z tym naprawdę, to, że postawisz arcza, Pójdziesz na ich forum, powiedzą ci RTFM, a ty powiesz, że Linux to ufno, i pójdziesz powrotem na Windowsa. Tak właśnie Twoja ścieżka będzie wyglądała, dzięki Twoim kolegom. A jeżeli powiesz kolegom, wyszcie ode mnie, odwalcie, bo ja chcę używać tego, bo ja chcę się nauczyć tego systemu na spokojnie, a nie ogarniać pakiety i problemy, bo na tym polega Arch Linux na nowościach i to nie jest system dla nowego. Już powtarzam to MTRS. Użyj MINTA, użyj Zorina, użyj Popoesa. Jeżeli masz laptopa z NVIDIA, jest specjalny tutaj ISO, obraz systemu, za darmo. Jak najbardziej, tak. Nie lubię tego słowa cholernie, ale okej, okay, niech wam będzie, bo to jest bardzo częste w community. Za darmo trzeba mówić wszędzie. Masakra, po prostu jest masakra. W każdym razie, gdzie macie te 600 dystrybucji? Wytłumaczcie mi to. To, że ja je testuję, to, że ja wam pokazuję, to, że czasami polecam sprawdzić, to nie znaczy, że to masz rzucić swój system, wypieprzyć go na śmietnik i, i lecieć, bo Bartuś coś pokazał. No nie, Bartuś pokazuje, bo się tym interesuje, bo chcecie to oglądać, po prostu bo was to też interesuje czasami. Ale jak jesteś nowy. Używaj minta, a to, co ja pokazuję, użyj virtualboxa Virtualboxie na tym mincie, czy to jest klik w sklepie, jeden głupi klik w sklepie i możesz sobie te tony dystrybucji, które ja testuję na żywym kąpie, sprawdzać u siebie, nie robiąc nic, nie niszcząc głównego systemu, który masz pod sobą, po prostu, tak? Nic cię tu praktycznie nie szpieguje, nie tylko nic cię tu nie szpieguje. Wirusów prawie nie ma, tak prawie nie ma, bo prawie nie istnieją. Wirusy na Linuxa, które są, to jest 99% serwer. Po prostu tak jest to ukierunkowane. Nie gadajcie głupot, nie wiadomo, jakiś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, bo to, to, to już jest w ogóle inna bajka, tak? Ale to już w innym filmie, powiem to w ten sposób. Gdzie koncentruje się koncentrujecie na dystrybucjach linuxowych? Gdzie jest te 600 dystrybucji do, do wyboru dla nowego? No, no gdzie? Niech mi ktoś to kurde pokaże, tak? Po co? Nie wiem, może, może te osoby, które piszą takie komentarze, które to rozpowiadają w sieci, robią mętlik, może to są, oni są opłacani przez Microsoft, przez inne, inne jakieś tam e, dziwne firmy, żeby tutaj spieprzyć sprawy i, i zamotać innym ludziom temat. Ale najbardziej prawdopodobne jest to, że oni po prostu nie mają zielonego pojęcia, tylko przeczytali na jakimś portalu, gdzie też coś nie ma pojęcia, głupotę, w komentarzu przeważnie, i to powielają. I nic więcej z tego nie wychodzi. Naprawdę. Temat jest prosty. Jest 9 rzeczy, 10 maks które warto od nich zacząć. Jak ci się spodoba, będziecie lepiej pracowało. Spoko, idź sobie na inne i skacz, tak, zmieniaj dystrybucję, żeby się ich uczyć. I zrozumiesz po setnej dystrybucji, że Linux jest wszędzie dokładnie taki sam pod spodem. Są minimalne różnice, ale on się prawie niczym nie różni. Ale to trzeba przerobić setki dystrybucji, tak jak ja to zrobiłem. Setki, naprawdę setki. Jest ponad tysiąc filmów na kanale. 80% z nich to są testy dystrybucji. I naprawdę wiem, co mówię, mimo, że nie siedzę 20 lat na Linuxie. Słuchajcie, tyle, tyle z całego filmu, 20 minut, pewnie i tak, raz, że będzie niestety mało oglądany przez Was, jako subskrybentów, to... Co, co to daje? Ciągle mówię do większości ludzi, którzy znają i wiedzą, o czym ja mówię. Ciężko jest trafić do nowych, tak? Dlatego udostępniajcie ten film, pokazujcie go, nie wiem, na kopie, gdziekolwiek indziej. trolujcie go, jak chcecie, nie ma sprawy. Tylko niech ludzie się dowiedzą jak to naprawdę po prostu wygląda z opinii człowieka, który tak jak powiedziałem zrobił ponad 1000 filmów prowadzi 5,5 roku kanał linuxowy przerobił setki dystrybucji czasami kilka na tydzień, kilka na tydzień i naprawdę ma jakieś pojęcie o tym po prostu co mówi, tak? A, a nie tylko włącznie siedzi w czarnej konsoli i klepie. Ja mam nadzieję, że ten film się komuś przyda, spoza grona widzów tego kanału z całym szacunkiem do was, ale wy to po prostu znacie, wy o tym wiecie, o czym ja mówię. To jest proste, jak, nie wiem, jak kij, który ma dwa końce, jak go złamiesz, będzie miał cztery razy dwa, tak? W każdym razie, słuchajcie, dzięki za wszystko, co robicie dla tego kanału, za oglądanie, łapkowanie, wspieranie i całą, całą resztę szykują się fajne rzeczy, mam nadzieję, że się wkrótce będę mógł o nich wypowiedzieć, powiem to tak, zobaczymy, wszystko zobaczymy, być może wy również to zobaczycie, w każdym razie co? No nic, po prostu, jak ktoś nie zrozumiał, to zapraszam jeszcze raz ten film oglądnąć Reklam chyba jest mało, bo to Google ustawia nie ja. Ja reklam nie ruszam. Nie wiem co tam się dzieje, z reklamami, czy się wyświetlają burle, czy nie. E, w każdym razie dziękuję za wsparcie. Wrzućcie coś na Tipli, wrzućcie coś na PayPala. Choćby po złotówce naprawdę, bo to ty złotówka razy tam tyś, 17 tysięcy osób, to miał 20 koła. Już bym naprawdę coś mógł kupić sensownego po prostu, jakiś konkretny sprzęt. Na ten, na ten kanał. A na razie jest kaplica, powiem to tak. No, yy, dobra, słuchajcie, widzimy się na następnym filmie. Trzymajcie się gorąco. bardzo pozdrawiam. Cześć.